Witam Państwa serdecznie, Zbyszek Jarosz, Doradca Jagodowy. Znajdujemy się w tunelu malinowym projektu Berytech. Jest z nami Sławek Sońta z firmy Symios. Cześć Sławku. Witam Zbyszku. A tematem dzisiejszego nagrania jest kolejny produkt, który bardzo dobrze wpisuje nam się w technologię zero pozostałości. Produkt o nazwie... Miligard. Ja przypomnę tylko jedno. Wdrażamy produkt zero pozostałości. To nie jest projekt ekologiczny. To jest projekt, który mówi, że możemy stosować różne produkty, różne nawozy, ale pod warunkiem, że nie zostawia żadnego śladu w owocach. Owoc jest czysty od pozostałości chemicznych. Sławku, powiedz dwa słowa o tym produkcie. Oczywiście. Na początek parę słów o firmie Symbios. Firma Symbios jest firmą, która dostarcza rozwiązania i technologie ukierunkowane na produkcję owoców i warzyw bez pozostałości. To jest dla nas bardzo ważne. Temu kierunkowi poświęcone jest wiele energii i działań. No właśnie, dla Was, dla nas też, a myślę, że jeszcze ważniejsze również dla konsumentów, którzy czekają na taki owoc wolny od środków chemicznych pozostałości. Dokładnie. Dokładnie dzięki tym produktom możemy faktycznie produkować owoce bez pozostałości, z nieużywaniem pestycydów, bądź z bardzo małą ilością, nawet w chemii konwencjonalnej. Te produkty, tak jak produkt Miligard, spokojnie możemy używać. No właśnie, czym zatem jest Miligard? Miligard jest nawozem z dużą zawartością fosforu i potasu oraz substancji błonotwórczych, które mają właśnie działanie, dają roślinom tą odporność. Działanie tego produktu polega na wysuszeniu po prostu powierzchni liścia. Rozumiem, że ten produkt jest dedykowany do zabezpieczania roślin przed infekcjami liści, chorób liści. Dokładnie. Produkt dzięki swojej właśnie tej technologii, tej zawartości fosforu, potasu, substancji błonotwórczych, tworzy na powierzchni liścia taki film. I to właśnie daje temu produktowi taką biologiczną skuteczność działania. Ważne bardzo jest, aby podczas stosowania był suchy liść. Rozumiem. Czy również można się spodziewać efektywności przeciwko szarej pleśni, tak? Najgroźniejszych z chorób, jeżeli chodzi o uprawy jagodowe. Robimy tutaj dużo badań, dużo obserwacji i jak najbardziej mamy potwierdzone obserwacje, że tutaj jesteśmy w stanie dużo zrobić, dużo ograniczyć występowanie takich niekorzystnych właśnie warunków. Dobrze. Jaka dawka? Dawkowanie. Jeżeli mówimy o stosowaniu akurat w tej uprawie, w której dzisiaj jesteśmy, pięknie tutaj zaczną słychać pszczoły, rewelacyjny dźwięk dla ucha. Jeżeli chodzi o dawkowanie w uprawach malin, to jest od 4,5 do 5 kg na hektar. Przy dawce wody? Standardowej, tak? Czyli tutaj jakby nie zmieniamy specjalnie dla tego produktu dawki. 750, rozumiem, tak. Że do 1000, jeżeli już jest malina w pełnym wzroście i owocowaniu. Jeżeli chodzi o okres stosowania, nie mamy żadnych przeciwwskazań. Od wczesnej wiosny do zbiorów, bo to jest nawóz, tak? Produkt jest uniwersalny, czyli tak jak powiedziałeś Zbyszku, możemy go stosować cały sezon. W szerokim wachlarzu temperatur tutaj nie mamy ograniczeń. Rozumiem. Tutaj bardzo ważną istotną kwestią przy stosowaniu Miligardu jest jego mieszalność, a tak naprawdę brak mieszalności. Produkt stosujemy solo. To jest bardzo ważna informacja, żeby nie popełnić tutaj błędu ze względu na środowisko zasadowo, mocno zasadowe, które ma produkt i dzięki temu ma takie działanie, stosujemy go solo. No ale dzięki takiemu zastosowaniu unikamy kolejnego wprowadzenia jakiejś substancji chemicznej. Ja jeszcze podkreślę jedno. Ten produkt nie ma w sobie fosfonianów. Tak. Tu fosforynów nie ma. Nie ma. A zatem istotna rzecz dla odbiorców, którzy nie życzą sobie fosforynów, zawsze można zastosować Miligard i bez żadnych przeciwwskazań. Tak, oczywiście. Produkt jest bardzo bezpieczny. Tutaj robiliśmy wiele badań. Nie ma problemów z fitotoksycznością. I tak jak mówimy dużo podczas tych spotkań, różnych spotkań na temat tej produkcji owoców bez pozostałości, natomiast ten produkt jak najbardziej wpisuje się bardzo ładnie w produkcję konwencjonalną. Jest to produkt o innym mechanizmie działania, gdzie jak stosujemy produkty konwencjonalne, możemy przeplatać stosując ten produkt i naprawdę skuteczność jest bardzo fajna, bardzo zadowalająca. Dobrze, Sławku, to jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś na początku, że stosujemy ten produkt, gdy mamy suchy liść. No w tunelu zawsze mamy suchy liść, a co w uprawach gruntowych, gdy czasami mamy mokry liść?
Tutaj no wiadomo, że warunki w polu są dużo trudniejsze niż w uprawach tunelowych i tutaj staramy się wybierać te terminy optymalne. Najlepiej by było go zastosować rano, kiedy nie mamy rosy. Wiadomo, że tak nie jest. Jeżeli zastosujemy produkt wieczorem o godzinie 18-19, kiedy nie ma rosy, wystarczy nam 3-4 godziny, żeby on spokojnie wysechł na liściu czy też na owocach i spełni swoją rolę. Także tutaj jak najbardziej tak stosujemy go. Mówię, tak samo w konwencji, nie mamy zawsze idealnych warunków, ale wybieramy po prostu ten optymalny. Szanowni Państwo, jeżeli by było jakieś więcej pytań, zapraszam do kontaktu czy ze mną, czy ze Sławkiem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.